ośrodek zamiast mnie. Zobaczcie, że nie ośrodek stanął przed wami, ale ja. Jestem mężczyzną. Jestem mężem jednej żony, mam dwójkę dzieci, Marta i Ewa, 7-4. No rzeczywiście Pan Jezus mnie spotkał i pasją mojego życia jest rzeczywiście Mu jakoś służyć. Chciałem się podzielić z wami też paroma myślami, ponieważ zostało nam przedstawione, co zostało nam przedstawione, prawda? Też opowiadam taką anegdotkę o pewnej pani, która na konferencji przyszła słuchać katechezy, siada tutaj w pierwszym rzędzie, przy czym osoba opiekująca się salą podeszła i powiedziała: niech pani siądzie lepiej w ostatnim rzędzie, ponieważ ten, który będzie mówił, mówi strasznie długo i nudno. Z tylnego rzędu będzie pani mogła wyjść, a z tego to trudno. A to ta pani popatrzyła na tego jegomości, a mówiła: wie pan, kim ja jestem? Jestem mamą tego nauczyciela. Na co uwiegomość nie tracił rezonu i spytał się: a czy pani wie, kim ja jestem? Ona powiedziała: nie wiem, to Bogu dzięki. Także dzięki tutaj moim przedmówcom, chciałem powiedzieć, że z tego co powiedzieli to co mieli powiedzieć, jesteśmy naładowani świadomością, zaświadczyli o tym swoim życiem. No i teraz przed nami staje pytanie, co z tym wszystkim, co dowiedzieliśmy się przez te półtora godziny, co wysiedzieliśmy, zrobić. Prawda? W tym momencie, jeżeli jest taki kurs tej konferencji, musimy po prostu coś z tym zrobić. Podjąć jakąś decyzję. Jestem bardzo wdzięczny Andrzejowi za to, że pokazał Bożą miłość, właśnie nie ukazując Boga in abstracto, ponieważ to rzeczywiście do mnie dociera coraz bardziej, że Bóg nie cierpi, żeby nam się przedstawiać bez związku z nami. Dlatego, że od samego początku jesteśmy tymi, którzy tak zostali stworzeni, tym się różnimy od wszelkiego innego stworzenia, którzy noszą ze sobą obecność Boga. Dlatego, kiedy Mojżesz staje przed krzakiem i objawia mu się Bóg jako ten, który jest, teologicznie to oznacza definicję Boga, ten, który jest. Ale dla nas to znaczy: ty, Mojżeszu, jesteś tym, z którym idzie Bóg. To jest objawienie Boga, prawda? Czyli ty chodzisz, a z tobą idzie Bóg. Czyli Bóg zadecydował już w tym momencie, że przywróci za wszelką cenę człowiekowi jego pierwotną kondycję, prawda? Jako osoba, która nosi ze sobą obecność Bożą. Ty jesteś tym, z którym idzie Bóg. W związku z tym, jeżeli patrzysz na Boga, to patrz na to, w jaki sposób Jego chwała objawia się w twoim życiu. Ponieważ Bóg nie chce inaczej się nam ukazać. On po prostu ma pasję, żeby ukazać się na nas, przez nas i w nas. Prawda? Jeżeli jesteś dotknięty przez Boga, to już jest objawienie chwały Bożej, ponieważ ty już nigdy nie będziesz inny. Ty już będziesz uzależniony, ponieważ będziesz chciał być dotknięty następny raz, nie? I myślę, że to, co was tutaj przyprowadziło i pozwoliło wam przejść przez zawirowania lat we wspólnotach, to właśnie to ta tęsknota, że pojawiła się w waszym życiu obietnica i zechcieliście za nią pójść. Jeżeli raz zostaliście dotknięci, tęsknicie za tym, żeby być dotknięci następny raz, nie? Teraz jest pytanie, co zrobić w tej sytuacji. Także dzięki, Andrzeju, za twoje świadectwo. Z drugiej strony miałem uboczną całkiem myśl, kiedy Andrzej dzielił się z nami na temat grzechu. Po prostu powiedziałem sobie: dzięki ci, Panie Boże, za szatana. Dzięki ci, że tak go potrzebujemy. Ponieważ on nas prowokuje do sprawiedliwości. A powiem wam jeszcze dobrą nowinę, że gdyby go nawet nie było, to i tak mielibyśmy siebie jeszcze. Jeszcze mielibyśmy siebie z naszym zdeprawowaniem i z naszą zatwardziałością, prawda? A żony by po prostu dalej świadczyły o tym, nie? Także widzicie, oczywiście służymy zawsze temu, czego się boimy.
A jeżeli się, jeżeli mamy bojaźń Bożą, nie boimy się. Nie boimy się szatana i przestajemy mu służyć. I dlatego dzięki za to słowo, które powiedziałeś, Arturze, bo to też miało, nie boję się śmierci. To jest właśnie, prawosławni to nazywają, to jest właśnie to, do czego zmierza chrzest w Duchu Świętym. Ponieważ moje życie się nie kończy. I mogę powiedzieć, przyjdźcie tutaj, zabijajcie mnie, zabijajcie wszystkich wokół, a zobaczycie, jak będziemy rosnąć. Jesteście w beznadziejnym stanie, nie? To wy nas się boicie, a nie my was. Amen? Także ja bym dał jeszcze bardziej egzotyczny obraz niż Artur. Pan Jezus nie tyle stał się mrówką, ile stał się naprawdę dobrym, zwyczajnym katolikiem. Stał się zwyczajnym katolikiem. I teraz stawiam wam pytanie, którzy tyle lat się zmagacie, chcecie żyć życiem chrześcijańskim. Co to znaczy w takim razie żyć normalnym życiem chrześcijańskim? Powiedzcie mi. Na podstawie doświadczenia, które macie, albo tego, które nie macie. Powiedzcie mi, co to znaczy normalne życie chrześcijańskie. O, no właśnie. W związku z tym, jeżeli masz problem, no to trzeba za nim podążać, nie? Jeżeli masz jakikolwiek problem i przyjąłeś Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to dla nas to powinno być oczywiste, że miłość swoją, którą objawił na tobie i plan, który ci dał, to jest taki: idź i głoś. Bliskie jest Królestwo Boże, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo dostaliście, darmo dawajcie. Jeżeli pytacie, co macie robić, co macie robić? Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Dziękuję wam za wasz entuzjazm. Odnaleźliście swoje powołanie, wiecie, co macie robić, co macie robić. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Jeżeli szukacie swojego powołania, jest proste. Co macie robić? Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. To jest proste, logiczne. Otrzymaliśmy pas startowy. Teraz co tylko robić. W związku z tym możecie już nie słuchać dalej tego, co mam do powiedzenia, tylko idźcie i róbcie. Chciałem się podzielić też doświadczeniem mojego przyjęcia Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela, po to, aby poznać Jego miłość, Jego plan wobec mnie. Właściwie zdarzyło to się jeszcze przed rozpowszechnianiem czterech praw życia duchowego. Zdarzyło to się w sytuacji, kiedy rzeczywiście chciałem Mu bardzo służyć, kiedy byłem jeszcze w drugiej klasie liceum. Zaczynał się początek ruchu Światło Życie, to pierwsze grupy powstawały w duszpasterstwie. No ja miałem grupę, byłem animatorem tylko dlatego, że jeżeli miałem już kogoś, z kim się spotykam, to byłem animatorem, ponieważ jeszcze ruchu nie było, więc po Podlasie stałem się animatorem, miałem coraz więcej ludzi wokół siebie. No i było takie hasło, że człowiek nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie. Czyniłem dar z siebie, zacząłem, wiecie, pomagać wszystkim, służyć, spotykać się, rozmawiać o Bożej miłości, studium biblijne prowadzić. A wiecie, jak to w duszpasterstwie jest, nie? Że to zwykle jest taki spory krąg niewiast, które chcą znaleźć męża wierzącego, no ale jeżeli znajdzie się facet, który prowadzi grupę i teraz chce wszystkim służyć, oddawać im swoje życie, nie? No to której poświęciłem więcej życia, to od razu myślała, że już tak naprawdę jestem jej. No i to doprowadziło mnie do kryzysu i w końcu
Myślę sobie, Panie Boże, komu ja służę? To jest jakieś mieszane błogosławieństwo. Mówię, pewnie ja się do tego nie nadaję. Pretenduję do rzeczy, do których nie powinienem pretendować. No i pojechałem do TZ. Wtedy jeszcze TZ nie było jako takiego, ale namioty już stały. I po prostu jak ten młodzieniec, który się użala nad sobą i nad swoją własną grzesznością, płacze tam, mówię, Panie, zabierz moje literowanie, mój ruch światłożycie, wybij mi to z głowy. Ja po prostu chcę normalne życie. Sam widzisz, że nie potrafię, nie? Że ludzie wcale nie są szczęśliwi, przyjmując moją miłość i wcale nie są rozpromienieni, kiedy widzą, że im ją służę, nie? Wprost przeciwnie. No i to rzeczywiście był taki płacz młodzieńca, który wyrywał się z głębi mojego jestestwa i po prostu właściwie czułem się zrujnowany, bo nie porównywałem się z innymi. Wiedziałem tylko, że nie mogę być animatorem w takim stanie, nie? Że musisz, Panie, coś zrobić, nie? Bo ja nie jestem w stanie nic zrobić. I w tym momencie zrezygnowałem z tego, chciałem zrezygnować z tej drogi, którą Pan dla mnie przeznaczył, ale On po prostu wkroczył na tą drogę i rzeczywiście coś się stało we mnie. Coś się stało. Po prostu w jednym momencie straciłem wątek. Już w życiu nigdy więcej do Niego nie wracałem. Przestałem się użalać nad sobą samym. Bóg mi to zabrał. Zaspokoił tą potrzebę. W jaki sposób? Przez to, że zaczął do mnie mówić. Skoncentrował mnie na swojej aktywności we mnie. Nagle usłyszałem słowo, żebym się oddał odnowie Kościoła. Nagle coś pojawiło się w moich ustach, jakieś blabla. Słuchajcie, nawet wtedy nie słyszałem, że w ogóle jest dar języków, ale jak zrobiłem sobie blabla i się cieszyłem, no to byłem bardzo w to mi graj, nie? I wreszcie nagle pojawił się jakiś ból we mnie, który był mi obcy z powodu tego, że Kościół jest w takim stanie, w jakim jest i że tak cierpi, nie? Przy tym uważam, że Kościół jest dobry, ponieważ mieliśmy dobry stół ping-pongowy franciszkanów, prawda? Dobre bielanki wokół i że mogliśmy po prostu potem mówić o sprawach, które się Panu Bogu podobały. Nagle po prostu moja perspektywa myślenia się zupełnie zmieniła. Oczywiście nie stało się tak, że ja przestałem grzeszyć, ale to wiem, co się stało, że w momencie, kiedy nawet pomyślałem sobie o tym, że będę grzeszył, coś we mnie zaczęło płakać. W związku z tym dalej pozostałem grzesznikiem, ale na pewno przestałem być profesjonalistą. I po prostu ta amatorszczyzna ciągnie się przez życie, ale zobaczyłem, że po prostu życie w grzechu jest nudne. Jest właściwie najbardziej mizernym życiem, jakie można toczyć. Nie? I to, co dzisiaj mogę powiedzieć, że rzeczywiście Bóg przez swoje przyjście skoncentrował mnie całkowicie na sobie, na Jego myślach, na Jego planie. Jak wyszedłem z namiotu, powiedziałem, bracie Roże, przyjeżdżasz do Polski. Student na drugim roku fizyki, nie? Przychodzi i mówi, bratu, że przyjedziesz do Polski. Odpowiada, tak. Ksiądz, który był ze mną, wtedy był przerażony, co ja zrobiłem, nie? A powiedziałem, przecież to jest normalne, przecież my potrzebujemy go wizyty w Polsce. I wiecie, przyjechał. Nie? Także rzeczywiście ta decyzja jest bardzo ważna dla nas. Po pierwsze, ona wypłynęła w moim życiu z doświadczenia tego, co nie jestem w stanie zabezpieczyć dla siebie samego. Ze świadomości tego, że moje życie zmierza w złym kierunku. Nie chodzi o to, żebym się porównywał z innymi, bo miałem mnóstwo powodów, żeby powiedzieć, i tak inni są gorsi. Bardziej palą, częściej chodzą na wagary, robią gorsze rzeczy, a ja po prostu jestem ministrantem, wiesz, że tak jestem przykładnym, że tak powiem, kardynał Wojtyła mnie pozdrawia, jak idę do szkoły, prawda, bo on kończy swoje medytacje. Więc całkiem niezłe życie, nie? Ale po prostu potrafiłem nad nim zapłakać i to po prostu było moją szansą. W tym momencie. I dzisiaj po prostu potrzebujemy jakoś zareagować na to słowo, które zostało do nas wypowiedziane. Dlatego, że została nam dana wola. Przez długie lata, kiedy zacząłem chodzić w tym nasłuchiwaniu Bożej woli, modliłem się w ten sposób. Panie Boże, chcę pełnić Twoją wolę. W związku z tym zabierz mi moją wolę, prawda? Niech to będzie tak jak w Ojcze Nasz, niech się dzieje Twoja wola, nie moja.